Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Smarszy Kończuś i dzisiaj zagramy sobie Farming Simulator 19. Jeśli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w grę, a jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, to zrób to jak najszybciej, żeby Cię żaden filmik nie ominął. A ja zapraszam do filmu. Dzisiaj pokażę Wam moje gospodarstwo w Farming Simulator 19. Jest to nowa seria, więc super by było, jakby zostawił łapkę w górę. To wtedy będzie takie potwierdzenie, że ta seria Ci się podoba. Na początku przechodzimy do takich dwóch fendów, które są na początku rozgrywki. Są to małe ciągniki i mają one obciążniki 650 kg. Są to dwa identyczne, które dostajemy za darmo na początku rozgrywki. Kolejnym ciągnikiem, kolejną maszyną rolniczą mamy tutaj taki kombajn, który też dostajemy za darmo na początku rozgrywki Farming Simulator 19. Jest to kombajn od firmy New Holland, tak samo jak żniwiarka od New Holland i żniwiarka ma 3 metry. Kombajn ma model TX32. Tak się prezentuje od tyłu. A my przechodzimy do kolejnej maszyny. Kolejną maszyną jest to taki rozrzutnik, a dokładnie ta technologia nawożenia. Można nawozić nawozem albo wapnem. Kolejną rzeczą, którą mamy na gospodarstwie, oczywiście to jest już płatne, trzeba było to zakupić, jest taki beczkowóz. Oczywiście można przewozić nim wodę, ale niestety nie mleko, bo mleko jest osobną, jakby można osobną cysterną wchodzić. No i mamy taki chwastownik wyrzuca chwasty z pola, też jest bardzo praktyczny. Kolejna rzecz praktyczna, która jest, to jest taka kosiarka od firmy Kuch. Jest ona bardzo praktyczna do karmienia koni, do których za chwilę przejdziemy. Kolejną maszyną rolniczą mamy taki rozrzutnik, który zmienia trawę w siano. Jest też bardzo praktyczny. I najpraktyczniejsze to wszystkiego to chyba jest właśnie przyczepa samozbierająca, która zbiera trawę, siano i wszystko oprócz plonów, które zasiejemy siewnikiem. I jak mówiliśmy już o siewniku, to przechodzimy do siewnika. Jest to pierwsza część siewnika, tak ona wygląda. Ma to chyba 3 metry, tak, 3 metry ma siewnik. To jest pierwsza część, a drugą częścią jest właśnie taki zbiornik, też od firmy Kuch, zbiornik na nawóz, który tak się prezentuje. I do siewnika przyczepia się taki głębosz i wtedy jest 2 w 1. Nie trzeba jechać dwa razy z kultywatorem, tylko po prostu przyczepiasz głębosz i on chyba też ma, on ma też 3 metry. Dalej, kolejną rzeczą, którą kupiliśmy, jest oczywiście taka myjka ciśnieniowa, która oczywiście maszyny się brudzą, więc trzeba było zakupić taki sprzęt. Jest oczywiście on za chyba 5000 euro, coś takiego, więc nie jest drogi. Jeszcze za darmo dostajemy taką gospodarkę, taką szopę dostajemy. Taki oto budyneczek, w którym można się przespać, jak będzie noc. Jest to nowość w Farmingu Simulatorze 19. I dostajemy taki budynek, w którym nie można niestety wejść, ale można sobie zagospodarować taki garaż, który też jest troszeczkę pojemny. Kolejna rzeczą, która i przechodzimy na tył tego budynku, są jakieś ozdoby. Tutaj mi zostały pojemniki z wapnem, palety. I dostajemy jeszcze za darmo na początku rozrywki pole numer 19 i 20, które widoczne jest na ekranie. Są wystarczająco duże jak na początku rozrywki, ale oczywiście później będzie można sobie dokupić takie pole jak na przykład 10, które jest już większe zdecydowanie, albo taką 12, która jest chyba największa. I to tak się prezentuje 19, a tak się prezentuje 20. Kolejną to sobie zrobiłem takie, to jest takie
Ja wiem, że to nie powinno być w silosie, ale ja sobie to zrobiłem tutaj, bo nie chciałem dokupywać jeszcze silosów, ale tutaj jest taki zapas siana dla koni, do których właśnie przechodzimy. Jest to główny dochód naszego gospodarstwa, ponieważ sprzedajemy konie, kupujecie je chyba za 5000 jeden, a później można je sprzedać oczywiście, jak się je ujedzie i nakarmi, to wtedy będzie można je sprzedać za 50 000. Kolejne zwierzęcie, które mamy, oczywiście są to kury, które też są. Mamy tutaj jajka, które też będziemy sprzedawać. Można sobie wejść do tego kurnika i tutaj mamy tutaj dwa koguty i resztę mamy kur. Kolejnym darmowym rzeczą, którą dostaliśmy, to jest taki test silos, gdzie 100 tysięcy litrów na plony, tylko nie właśnie na kiszonkę, trawę, tylko co siewnik zasieje, to będzie można tutaj przetransportować. I za darmo dostajemy oczywiście też taką przyczepkę z niebieską planteką. Jest ona od firmy, już powiem, Forstreet, nie wiem jak to się czyta, ale jest też od takiej właśnie firmy, taka, no nawet wystarczająca przyczepka. A ja bym chciał złożyć najserdeczniejsze życzenia na Wielkanoc, zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych i radosnego i smacznego jajka. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję na kanale, żebym wiedział, że taka seria Wam się podoba.